Wynik 1-0, bramka z rzutu karnego nie świadczy o tym, że tak naprawdę z szacunkiem dla kolegów z Mogilna mogło się skończyć z 4-5-0. Rewolucja w zespole, czy nie? Coś się zmieniło, nowy trener. Na razie punktujecie, więc wszystko jest okej, jeżeli chodzi o całą tą otoczkę zmiany trenera. No zgadza się. 2 mecze w lidze, 6 punktów. Puchar też pewnie wygrany. Na pewno, jeżeli przychodzi nowy trener, to każdy bardziej się motywuje, chce pokazać, wykazać na treningach i to wszystko bardziej tak wygląda. Ale co do jakości gry, jest kilka zmian w zespole, ale co do jakości całości drużyny? No zgadza się, jest parę zmian, tak widzi to trenera. Podkreślę jeszcze, że 3 lata w klubie trenera Ostrowskiego nie poszły na pewno na marne. No właśnie, bo jesteście, no nie powiem, związani z trenerem, chociaż na pewno podziękowaliście mu przed meczem, w trakcie meczu także. Oczywiście, mamy z nim zawsze kontakt, jest to nasz kolega, przyjaciel, zawsze możemy wymienić się numerami, zdaniami. Także wszystko jest okej, po staremu. Trener się zmienił, kapitan nie, więc twoja pozycja w zespole jest mocna. No zgadza się. Tak było, jest. Na razie zostanie, zobaczymy co będzie zimą.